Dzień dobry, witam Państwa w imieniu Błuskiej Platformy Obywatelskiej. Chciałbym powitać naszych gości, panią wiceprezydent Kielc, samorządowca Agatę Wojdę, radnego Sejmiku Województwa, członka Komisji Zdrowia pana Józefa Bryka i naszego szefa, posła Artura Gierana, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w regionie świętokrzyskim. I oddaję głos panu przewodniczącemu. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Błusku, jak i w całym województwie świętokrzyskim, jak w całej Polsce, zbieramy podpisy za przywróceniem finansowania z budżetu państwa leczenia niepłodności metodą in vitro. By taka inicjatywa ustawodawcza mogła być rozpatrywana przez Sejm, musi być zebrane 100 tysięcy podpisów, chociaż jestem przekonany o tym, że tych podpisów zbierzemy dużo więcej, bo zainteresowanie jest ogromne, bo jest problem bezpłodności jest bardzo dużym problemem Polaków. Przypomnę, że około 3 milionów ludzi dzisiaj, par, boryka się z bezpłodnością. Jest to 20% społeczeństwa i przede wszystkim dzisiaj bezpłodność na całym świecie staje się chorobą cywilizacyjną. Wiemy, że w naszym kraju tylko ze względów ideologicznych finansowanie i wsparcie takich rodzin z budżetu państwa zostało ograniczone. I bardzo się dziwimy, bo jest to często problem, który jest problemem życiowym wielu ludzi, tych, którzy marzą o swoim potomstwie, o tym, co jest najważniejsze, co często staje się celem naszego życia, a więc o potomstwie, o naszych dzieciach, później o wnukach, ale jest też drugi aspekt bardzo szybkiego wyludniania się i starzenia społeczeństwa polskiego, naszego narodu. Ja tylko przypomnę, że według danych GUS-u w zeszłym roku nasze społeczeństwo zmniejszyło się o 188 tysięcy ludzi. Tak, 188 tysięcy było więcej zgonów niż urodzeń w naszym kraju. Obecny rząd wydaje się poniósł zupełne fiasko, jeśli chodzi o zwiększenie dzietności wśród społeczeństwa. Były churalne zapowiedzi, ale poprzez żadnych rozwiązań systemowych, poprzez to, że ludziom żyje się coraz ciężej, poprzez to, że nie ma mieszkań dla młodych ludzi, ludzie nie decydują się na posiadanie dzieci. I druga grupa tych, którzy mimo tych trudnych warunków chcą mieć dzieci, marzą o nich, ale niestety nie mają takiej możliwości, ponieważ nie mają możliwości leczenia, które jest dosyć drogie. Platforma Obywatelska wprowadziła program in vitro za swoich rządów. Była to końcówka i program, który nie trwał długo, ale duże nadzieje z nim wiązaliśmy. Dzięki niemu urodziło się ponad 21 tysięcy ludzi w naszym kraju. Dzieci, które dzisiaj się rozwijają, rodzin, które są szczęśliwych. Chcemy, żeby kolejne rodziny miały taką możliwość. I dzisiaj myślę, że ilość zebranych podpisów będzie miała również bardzo duże znaczenie, bo wiemy, że dzisiejsza opcja rządząca, ta, która ten program zdjęła, która zabrała te finansowanie, która zabrała szansę na dzieci dla wielu rodzin, ona tego problemu nie dostrzega. Wprost przeciwnie, słyszymy od prezesa największej dzisiaj partii rządzącej, Jarosława Kaczyńskiego, że dzieci w Polsce nie ma dlatego, że kobiety do 25 roku życia dają w szyję. Nie, panie prezesie, kobiety nie dlatego decydują, nie mogą zdecydować się na dzieci, między innymi nie mogą się zdecydować na dzieci, dlatego że pan im tą szansę zabrał. My dzisiaj chcemy pokazać rządzącym, jak to jest ważna sprawa dla Polaków, bo według sondaży prawie 80% Polaków popiera metodę in vitro. Dzisiaj wszystkich prosimy o to, żeby przychodzili, podpisywali się pod tymi listami. Ja mogę powiedzieć, że przez pierwsze dwa tygodnie tylko w województwie świętokrzyskim do naszych biur już trafiło 3 tysiące podpisów. Jesteśmy przekonani, że zbierzemy dużo więcej niż 100 tysięcy wymagane ustawowo. I tylko od Państwa zależy, czy rzeczywiście wspólnie pokażemy rządzącym, że to jest problem wielu ludzi, którzy chcą spełnić swoje marzenia. Jest to również problem społeczny. Takie listy można przyjść do naszych biur, podpisać. Można pobrać samemu ze strony www.taglineinvitro i przynieść później do nas, do naszych siedzib. My do tego gorąco zachęcamy, a dzisiaj wspólnie zbieramy podpisy w Błusku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Zapraszam panią prezydent Agatę Wojdę.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, metoda in vitro to najskuteczniejszy sposób leczenia niepłodności. Twórca tej metody otrzymał za jej wynalezienie i wprowadzenie Nagrodę Nobla, ale najlepiej o niej świadczą efekty. 22 tysięcy dzieciaków to ogrom szczęścia i nowych obywateli naszego państwa. To jest efekt kilkuletniego programu zarządów Platformy Obywatelskiej. Niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości odebrał Polkom i Polakom marzenia, odebrał szansę na posiadanie potomstwa. Tam, gdzie zawodzi rząd, pojawiają się samorządy, między innymi w województwie świętokrzyskim kielecki samorząd wprowadził samorządowy program leczenia niepłodności metodą in vitro. Kiedy 2 tygodnie temu inaugurowaliśmy zbiórkę podpisów, mówiłam z ogromną dumą i satysfakcją, że mamy już 18 dzieciaków, nowych obywateli stolicy naszego województwa. Dzisiaj po 2 tygodniach mogę powiedzieć, że to już jest 19 dzieciaków, natomiast ponad 20 par w ramach tego programu czeka na potomstwo. Nie ma skuteczniejszej metody i nie ma dzisiaj lepszego programu demograficznego, które wspiera polskie rodziny. Gorąco apelujemy, żeby mieszkańcy naszych miast, mieszkańcy naszego województwa wspierali projekt wprowadzenia finansowania in vitro z budżetu państwa. To jest o tyle ważne, że dzisiaj samorządy w bardzo trudnej sytuacji finansowej, kiedy budżety samorządów zżera inflacja, zżera niekorzystna dla samorządów polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, żeby wesprzeć projekt, który może przywrócić ten program, który niesie realną, doraźną pomoc Polkom i Polakom. Gorąco apelujemy do mieszkańców, żeby wsparli swoim podpisem tą inicjatywę i ofiarowali szczęście wielu ludziom w Polsce, którzy dzisiaj borykają się z problemami zdrowotnymi. Dziękuję pani prezydent i zaproszę za chwileczkę pana radnego Sejmiku Wojewódzkiego, członka Komisji Zdrowia, pana Józefa Bryka. Dlaczego? Dlatego, że Busko uzdrowiskiem stoi i wszystkim nam zależy na tym, żeby to uzdrowisko się rozwijało. Pan radny w oparciu o pytania mieszkańców złożył interpelację i uzyskał odpowiedź. I chcemy Państwa poinformować o sytuacji w uzdrowisku. Zapraszam Panie Radny. Witam Państwa. Szanowni Państwo, radni sejmiku są głęboko zaniepokojeni sytuacją, jaka jest w uzdrowisku. A to się dzieje ostatnio przez wnioski, które wpływają do sejmiku o kolejne transze dokapitalizowania spółki przez organ założycielski. W ubiegłym roku było to 2,5 miliona, jeszcze wcześniej było 7 milionów. Na początku roku pojawiła się pożyczka w wysokości 5 milionów i teraz otrzymaliśmy wniosek na 7 milionów. Zagłosowaliśmy za dokapitalizowaniem na 5 milionów. Dlaczego głosujemy za? No oczywiście, żeby utrzymać to uzdrowisko w takiej kondycji, przynajmniej jakie ono jest teraz, chociaż jaka ta kondycja jest, naprawdę nikt nie wie. Na pytania, co się dzieje, jakie są finanse, otrzymujemy odpowiedzi bardzo różne i lub cząstkowe, czyli otrzymujemy niepełne sprawozdania finansowe, to są jakieś wycinki poszczególnych wydziałów, natomiast na temat zadłużenia nic się nie mówi. To jest taki przykład, że wynik finansowy za 7 miesięcy tego roku 2022 jest 3 miliony 300, natomiast nastąpiła już pożyczka wcześniej 5 milionów i dokapitalizowanie 7 milionów, więc to się jakby te dane się mijają się. Teraz stan finansów tak naprawdę to nie dowiemy się, bo chociaż próbujemy jako komisja nawet dowiedzieć się już od pół roku. Ale jeszcze wcześniej na temat działania niektórych wydziałów, czyli ja tutaj przytoczę taki wydział jak produkcja Buskowianki, która opłacalność jej waha się gdzieś koło zera, chociaż teraz jest na maleńkim plusie jest. Co będzie za 8 miesięcy, nie wiem, bo w pewnej rubryce dotyczy to kosztów zarządu i kosztów rad nadzorczej, to w tym roku zwiększyło się to o 190 tysięcy, czyli tam jest z 400 tysięcy koszty zarządu za 7 miesięcy, zwiększyły się do 640 tysięcy. Poszczególne inne wydziały, te dane są albo niepełne, albo niejasne. Nie tylko ja, ale radni z PSL-u też zwrócili się ostatnio o takie dane pełne, więc otrzymali odpowiedzi, które w części dotyczące danych liczbowych zostały zaciemnione. Na pytanie do marszałka, dlaczego tak się stało, że te dane są niepełne, chociaż mamy pełne prawo takie dane otrzymywać, otrzymaliśmy odpowiedź, że tak sobie zażyczyło
Busko-Zdrój, czyli zarząd spółki, z powodu, że to jest tajemnica przedsiębiorstwa, chociaż to jest nieprawda. Teraz krótko powiem o pracach komisji, której jestem członkiem. W maju zorganizowaliśmy takie wyjazdowe posiedzenie, żeby rozstrzygnąć, jaka ta sytuacja finansowa tutaj w tym Busku jest. Więc zebrało się marszałkowie, członkowie komisji, poszczególni dyrektorzy, prezesi, rada nadzorcza całej spółki, więc było dużo pytań. Te odpowiedzi otrzymywaliśmy cząstkowe lub niepełne. Odpowiedzi były tak, w trakcie opracowania tych danych jeszcze nie ma, a kiedyś będą i tak dalej. Więc przewodniczący komisji zdecydował, że przełożymy to i te dane, daliśmy czas na to 3 miesiące. Po 3 miesiącach nie stało się nic, takich danych nie mamy. Natomiast w listopadzie przed sesją wpłynął wniosek od zarządu, że zarząd prosi o przełożenie takiego planu strategii i funkcjonowania, bo oto komisja domaga się od dłuższego czasu, co to będzie dalej z tym uzdrowiskiem, o przełożenie na dalszy okres z tego powodu, że jest ogłoszony konkurs na kolejnego prezesa i ten konkurs nie jest rozstrzygnięty, w związku z tym być może nowy prezes będzie miał inną wizję i przekładają to nie wiadomo dokąd. Więc komisja na czele z przewodniczącym, panem Wrono, zdecydowała stanowczo, że dłużej czekać nie będziemy. Wyznaczyliśmy termin do następnej sesji, która się odbędzie teraz 20. Jest sesja uroczysta, ale 28. jest tak zwana sesja budżetowa. Na tej sesji będziemy czekać, jaka będzie odpowiedź uzdrowiska Busko-Zdrój. To dziękuję bardzo. Mogę jeszcze w tej sprawie? Tak, proszę. Szanowni Państwo, ja potwierdzę to, co mówił radny Józef Bryk, ponieważ on tutaj za pomocą lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej, naszych działaczy, próbuje dowiedzieć się, próbuje i drąży to, co dzieje się złego w uzdrowisku Busko-Zdrój i nie budzi to tylko emocji w naszym środowisku politycznym. Wprost przeciwnie, dzisiaj głównym tematem tej zbiórki, tutaj naszej wizyty, jest zbieranie podpisów pod in vitro, ale miałem już kilka zapytań od mieszkańców Buska i zwrócenia uwagi na to, że w uzdrowisku dzieje się fatalnie. Ja powiem, że czujemy tutaj podwójny ból i zawód, bo jako kiedyś rząd Platformy Obywatelskiej, jako lokalni tutaj politycy wywodzący się z województwa świętokrzyskiego, zrobiliśmy naprawdę dużo, by to uzdrowisko, ta perełka, która jest czymś bardzo ważnym dla mieszkańców Buska, trafiła w ręce mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Tak, ta spółka została skomunalizowana. Wierzyliśmy w to, że my jako mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, że jako buszczanie będziemy nią najlepiej wszyscy zarządzać. Niestety obecna rządząca większość Prawa i Sprawiedliwości w tym sejmiku wojewódzkim wydaje się na to w ogóle nie patrzeć. Wprost przeciwnie, roztrwania to, na co pracowały pokolenia ludzi, można powiedzieć, tutaj w Busku. W tej spółce dzieje się bardzo źle, widać niegospodarność, widać karuzele stanowisk, widać brak inwestycji i po prostu regres tego. Ja tylko mogę obiecać w imieniu Platformy Obywatelskiej, że będziemy patrzyli im dzisiaj na ręce, że zrobimy wszystko, mimo że nie chcą nas dopuszczać do pewnych danych, że nie chcą pokazywać tych danych opinii publicznej. Możemy złożyć taką deklarację mieszkańcom Buska, że będziemy dzisiaj się temu przyglądać, a w przyszłości, po zmianie władzy w województwie świętokrzyskim, na pewno ci, którzy dzisiaj do tego doprowadzają, zostaną rozliczeni. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Ja tylko chcę Państwu przypomnieć, że my w każdy wtorek w biurze Platformy, które się mieści przy ulicy Bohaterów Warszawy 37, zapraszamy do składania podpisów, ewentualnie pobierania list. W każdy wtorek od godziny 16:15 do godziny 17:30. Dziękuję bardzo, dziękuję gościom za przybycie. Dziękuję bardzo.